Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek z serii Enderala na moim kanale. Dzisiaj przeatakujemy sobie, że tak powiem, przepytamy, właściwie bardziej, tutaj tego gościa. Poprowadzimy chyba pewne śledztwo, z tego co pamiętam. Nazywa się on Alfred, jest on przyjacielem osoby, którą poszukujemy. Just a traveler, you are a friend, right? The childhood friend of man named Jiro. Szukamy Jiro, generalnie. Czy rozwiązujemy jego zagadkę? Tak, tak, właśnie o tą rzeźnię nam chodzi. Słyszałeś o tym? You mean you saw it coming? How? No dobra, czyli on podejrzewał, że coś takiego się może zdarzyć, mimo że tam jakiś Malfus mu zabronił o tym mówić. No to jednak chce z nami pogadać, tylko musimy sobie usiąść i wtedy będzie z nami rozmawiał. No cóż, ciężkie tematy, więc no nie dziwię się, że chciał usiąść. Alfred? Ogólnie tak, bo to prawda, że jest, on był z Jiro przyjaciółmi od dziecka. Jego ojcowie, ich ojcowie dobrze się znali. No i razem wpadali w tarapaty. No bawili się, wiecie, tacy chłopcy z podwórka, jednak po śmierci matki, no coś się zmieniło. Śmierci matki Jiro. Generalnie to było tak, że jego matka wraz z innymi kobietami udała się do Arki, czyli tego tutaj chyba z tej stolicy wyspy. No i została napadnięta po drodze przez bandytów. Nikt niestety nie został oszczędzony. Co na tamte czasy było dosyć dziwne, bo droga wydawała się dosyć bezpieczna, czy wyspa też wydawała się bezpieczna. No i oczywiście od tego momentu nasz bohater Jiro, do którego zagadkę rozwiązujemy, zmienił się, bardzo się zmienił. Dobiło go to, że jego ojciec po prostu no zszedł na dno po śmierci swojej żony, tak? No jakby normalne trochę, że się załamał. Ogólnie od tego momentu zmienił się ten Jiro. Pod swoje skrzydło wzięła go jakaś tam matka starsza, no pewnie jakaś babcia po prostu, która nauczyła go czytać, pisać. On tam trochę sobie poczytał i mimo, że nie pomagał swojemu ojcu, to bardzo mocno wiosce pomagał, bo postanowił ze swoim życiem więcej zrobić, tak?
wygląda na to, że Keeper, czyli ten tutaj jakiś zarządca, postanowił w końcu zobaczyć, czy udał się tutaj, udał się po prostu, nie wiem, czy tutaj w celach prywatnych, już teraz nie wyłapałem tego, i spotkać się z tym Hiro, no i dostrzegł w nim lekki talent magiczny, wziął pod swoje skrzydło, no i zaczął go uczyć, ale Alfreda zabolało to, że rzadko już bywał w tym Riverdale, także no. Is it uncommon for someone on the manufacturer's path to get a chance to become a keeper? Aha, nie, keeper to jest jakaś wyższa struktura po prostu, bo manufacturer to jest taki zwykły wyrobnik, tak? On był rybakiem zwykłym, także no. Czyli wygląda na to, że ogólnie by zostać takim keeperem jest bardzo trudno. Jest się wyrwać z tego wręcz niemożliwe. Także to było bardzo dziwne, że go po prostu zabrał. Cóż, podejrzenia, jakie on rzucał, że to się mogło stać, polegało na tym, że znał dosyć dobrze Hiro, no i wiedział, jak ten Hiro ogólnie, no, jaki on jest, tak? I widział w nim po prostu dużo złości i sfrustrowania takich negatywnych cech, coś może dalej tkwiło w nim po śmierci matki. No i po prostu dzięki za pomoc oczywiście. No i po śmierci matki, wiecie, takiej złości w nim dużo było i tak dalej. No ale to go też, że tak powiem, nakręcało, czy nakręciło po prostu, nawet nie tyle, że nakręcało cały czas, tylko nakręciło go do tego, by uczyć się, niewytrwale walczyć. Ale to, jako że w nim się działo wszystko, to no w końcu zamieniło go w to, co jednego z potworów z tych pieśni, o których żeśmy też rozmawiali. Także no. Takim względzie tutaj żeśmy, znaczy, tak żeśmy tutaj sobie porozmawiali właśnie. A propos The Drunken Bee. Zobaczmy, być może w pijanej pszczole coś znajdziemy dodatkowo jakiejś misji. Także mając trzeci poziom doświadczenia, bo taki w tej chwili mamy. Mam nadzieję, że coś jeszcze dodatkowo. Villager. Lilith. I want some... Tego nie. Ale gdzieś słyszę... Dokładne płatki.
Jakieś ploteczki. Jakieś ploteczki. Dobra, panie plotkujące. Won! Ja się chętnie tu wbiję. O! Too low! Ojoj! Jesus! Wash! A foreigner. Lilia. Where do the songs you sing come from? May I wish? You choose one. Oh. Dobre. Dobre. Przez przypadek zabrałem tą książkę. A, bo to jest, że kradzież, okej. Okay. No dobra, spoko. Przez przypadek właśnie coś, kurczę, ogarnąłem. The Butcher of Ark. No to idziemy ogarnąć. Znaleźć sobie tego jegomościa, który nam pomoże trochę rozwinąć być może zdolności psioniczne? Czy coś tego typu? Także idziemy to sobie ogarnąć, no spokojnie. Zobaczymy, co z tego będziemy mieli. Trochę długo się ładuje. To mi się nie podoba, no ale cóż. Mapa. Zobaczmy. Tell Jasper about stories. Czyli na razie to mi tylko pokazuje. Ark Westgate. Tu takie najważniejsze widzę, że miejsca gdzieś mi pooznaczało. Mirat Tower, Sun Coast. Słoneczne wybrzeże. Ale oni mają dziwne nazwy jakieś takie w ogóle z dupy. Nic ciekawego tutaj w sumie nie ma. Znaczy jakby podejrzewam, że każdą chatę przeszukując coś znajdziemy. O, tu jest kowal w ogóle. Ale ujebana jesteś. Iron Gauntlets, Iron Dagger, Handicraft. Jedną potrzebuję. Blok. You don't have enough pennies. Super. To może coś sprzedamy za to. Iron battle axe of gleaning.
Coś tam sprzedamy, coś tam kupimy i będzie sam raz, nie? Ja chętnie się w lekkie pancerze gdzieś tam postaram. Kurde, drogie to jest. Two-handed, one-handed. Lekkie pancerze ja bardzo, ale to bardzo chętnie. The knowledge contained in this book is very advanced for you. You still can use it for desired effect, but it would make more sense to use corresponding to your current skill. Nothing less. No spoczko. Być może nic się nie... Increase light armor. 1 do 16. No i dobra. Trochę żeśmy sobie... pozwolili. No mamy mało teraz złota, że tak powiem. Use workbench. Szkoda, że na razie mamy ciężki, nie? Potrzeba skóry, którą też mamy de facto. Tylko... Some things never change. A jakby tutaj? Grindstone? Great. Superior. Oczywiście. Sword. No i dobra, mamy coś trochę lepiej, ale jeszcze skóry by się przydało. Bo mamy trochę, tylko że nie mamy jakby miejsca do skórowania. Musimy też trochę, kurczę, pieniążków zarobić. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia wszystko w swoim czasie oczywiście. Jest tu ktoś? Elegancko! Elegancko można kraść. Książki. Inkwell. Quill. No i kurczę, ja tak mogę pracować. A, jeszcze troszeczkę. Nie w tą stronę. Przyda się. Marchewki. No nic więcej tu takiego ciekawego nie ma. Ale rzeczy są za to. Które też oczywiście nie wszędzie sobie, że tak powiem, sprzedamy potem, ale za to mamy już troszeczkę sprzętu. W ogóle co to był za... Increase your mana by 7 points. A, bo możemy mieć tylko jeden. No to manę sobie weźmiemy. Na razie przynajmniej. I ja chętnie dowiem się, co jest na tej wieży tam. A tam jest ten nasz jegomość. Nie będziemy go chyba... Chyba nie będziemy go okradać. Nie, dzięki. Nie musisz mi pomagać. Zapiszmy sobie grę w razie czego. W ogóle w tą stronę, jak będziemy szli dalej... A, no to przejdziemy się gdzieś na pewno, ale... Tutaj bym chciał... tą stronę ogólnie ruszyć, by śledztwo dalej prowadzić w sprawie tej masakry całej. Czemu tego kwiatka nie mogę podnieść? On tak ewidentnie rzuca się w oczy. Także ewidentnie chce być zebrany.
Królicek. Myrat Tower. A, dobra, bo tu kradzieżowo tak wszystko. Czy coś jest na tej wieży? Ktoś lub coś. A, prześpi. A, no tak. Zapomniałem, że nie można na cudzych łóżkach spać. Ale ktoś tu w ogóle pilnuje coś? Czy to jest takie bardziej... Bo jest po prostu. Nic więcej. Na to wygląda. Old Tunnel. Tell Jasper about Alfred's stories. Zapomniałem, że tu nie ma szybkich podróży. Przez co gra będzie, no, ciężka. Czy ciężka? Trochę słabo właśnie, że nie ma tych szybkich podróży. W końcu odkrywam te lokacje chyba po coś, tak? Find location, set destination, journal. No właśnie. Chyba, że później odblokuje nam się taka możliwość, nie wiem, na przykład poprzez... poprzez, no... tych drogowskazów używanie. Ale może być też tak, że nie będzie takiej możliwości. No cóż, no ale mamy już przynajmniej jakąś wskazówkę a propos Iro, że... No, popadał trochę w szaleństwo. To już mamy jakby jakąś taką wspominkę. Fajnie, podoba mi się ten soundtrack w ogóle. Jest mega kozacki. Jest taki... Z jednej strony uspokajający, ale z drugiej niekoniecznie. Interact. Wszystko zależy od nastroju. Teraz jesteśmy akurat w mieście, także ten nastrój jest trochę inny, aniżeli w przypadku Osiema Młody. Nie, jeszcze nie byłem. Ja młody idę teraz obczaić trochę inne kwestie związane fabularnie. A tu jest w sumie jakiś obozik? Że tu ewidentnie na skałach gdzieś. Coś... A, to jest ta wieża. A jest rzeczywiście jakiś obozik. No bez kitu. Chodź, chodź. Ła, Ła! Ła! To ja sobie jednak zużyję może miksturkę. No na razie jesteśmy naprawdę tragiczni. O tak! Ty, gościu! A jeszcze się cofnął, skubany. Dostał po nodze. O tak! Coraz lepiej nam idzie, dusznictwo. Na takich odległościach mogę się strzelać, bo one są takie dosyć safety dla mnie. O Jezus. No, nie mogę trafić typa. Co jest? Hej! O nie! Teraz dopiero. Musiałem go sfiniszować jakoś. Czwarty poziom.
fajnie. Wydaje mi się, że będziemy szli trochę w staminę. Jak to nam idzie? No, średnio, powiedziałbym. Nie chcę ciężkich zbroi, chcę lekkie, żebym mógł chodzić, zabijać łukiem. Jak to wskoczyć teraz na górę z powrotem? O, to jest jakiś grób w ogóle. Będziemy chianą cmentarną? Będziemy. Zobaczymy, co tu się znajduje. Search. Flat. Fajne rzeczy, fajne. No, podoba mi się to, że coś takiego możemy tutaj wydropić sobie. Szukając tam po grobowcach jakiś. Opla. To jest tyle... Opla, no właśnie. To jest o tyle śmieszne, że tutaj chodząc właśnie po tych skałach, jakby w momencie, kiedy wskakujemy na coś, o tak jak tutaj na przykład, to przez chwilę tak jakby lewitujemy, nie zauważyliście? A w sumie wszystko. Godzinkę sobie możemy przespać. Co tutaj nam ciekawego wskoczyło? Jakaś książka z tego, co widziałem. Skillbook jakiś po prostu. No i dobra. Jeszcze tego tutaj, jego mosia trzeba teraz wyekwipować. Longbow. Ja mam nawet już 8 ataku nim, więc jestem jakiegoś tam, jakimś małym kozaczkiem. To jakieś deski w ogóle. Ruszmy się tutaj właśnie tym wybrzeżem. Zobaczymy, co dalej tutaj nam przyniesie los. Tu mamy jakąś ziółka. Ziółka są spoko. Jakieś obozowisko rybackie. Mit. O. Tu gdzieś widzę kolejne lokacje, które możemy sobie odkryć po drodze. A czemu by nie? Zbadamy je, zobaczymy. Czy są tu jacyś nieproszeni goście? Może? A są! Gangrena jeszcze dostałem. I mimo, patrzcie, mimo tego, że tego ataku jest trochę więcej, znaczy, bo aż o jeden, a w sumie to, czekajcie, no tak, o jeden aż, bo ostatnimi czasy chyba właśnie też z nimi walczyłem już z tym nowym łukiem nawet, to pierdziele, idę sobie dalej. Co jest? No żart chyba. Gdzie nie pójdziesz? Gdzie nie pójdziesz, to wilczki. Cudownie. No ej! No nic nie dostaje nawet. Dostał.
Jeden mniej. Ała. Ale mnie dziabnął szybko, skubany. Ale mnie dziabnął. Gdzie najgorsze jest to, że nie mogę sobie teraz tak no, przycelować zbytnio. Znaczy jakby ja to zrobię, nie ma problemu. Znaczy nie ma problemu, jest jakby problem. Ale mam to zamiar zrobić. Znaczy dziabnąć te wszystkie skurczysyny, które gdzieś nam tu przeszkadzają. No! To jest kurwa żart. To jest kurwa żart. Pierwszy strzał w ogóle nie poszedł tak jak chciałem, żeby poszedł. Pierwszy pod jajami gdzieś się strzelił czy coś. Tak. Ciężko to zrobić. No. Dobra, jeden zabity. Dawaj za życie. Gnoju. Dobra, zabity drugi. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No nie. Jeszcze od początku mam. No nie zapisałem. Choliba, trzech to już jest za dużo. Dwóch? Jeszcze jako tako. Ale trzech. Jest naprawdę, ale to naprawdę cholernie ciężko. No, pod jajko mu. Pod jajko mu dosłownie idzie. Dobre to jest. Dobre to jest. Ten trzeci dopiero biegnie. O tak. Ciężka walka, ciężka. Trzeba było ich naprawdę ładnie wyciągać. Ale no jesteśmy górą mimo wszystko. Chociaż zasobów to musimy tracić sporo. Na trzy durne wilki, czyli podstawowego wroga, musimy naprawdę dużo wywalić. To mnie martwi. Kolejne wilki słychać. Jeżeli to nie jest konieczne, to wilków nie powinno w ogóle być. Tu jakaś chatka. Pentas. House. Blisko już spare parts.
Czyżby to było miejsce, w którym będziemy sobie mogli postawić swoje racje, że tak powiem? Ja bym naprawdę chciał. Wtedy byśmy mieli wszystko w jednym miejscu. W sensie jakby sklepikarza jakiegoś, no to wiadomo, że będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić, że kupować gdzieś. Ale inne rzeczy? Kurczę, po co? Tell Jesper about Yeros. Life's better. Start secret. Find a use for Yeros strongbox. Czyli to też trzeba znaleźć. Okej. Okay. Idziemy w takim razie oddać. Jesperowi. Wszystkie potrzebne, znaczy oddać. Wszystkie potrzebne informacje przekazać mu. Pitrat. No i takich wrogów tam mogę atakować. Gdzie te szczury? No. I szczurek od razu zdycha. Nic ciekawego z nich nie wylatuje niestety. Ale jakaś spalona chata tutaj jest. Search corpse. Oczywiście. I've told Lydia that bandits could become dangerous, but she will not leave this place. These bastards watch outhouse every night. Czyli ostrzegał ją przed tym, że no coś tutaj mogło być nie tak. I ci bandyci w końcu chyba zrobili swoje. Nice. No i z godzinkę się prześpimy. Mamy znowu całe życie. I wszystko generalnie. Czyli on się tu osiedlił gdzieś, znaczy osiedlił, w jakiejś zajeździe się zatrzymał. Wygląda na to. Yeros House discovered. Okej. Nowys. Uwielbiam. Jeżeli mogę coś odkryć, uwielbiam. Spoiled cheese. Spoiled cheese. Smoke it. Activate smoking pipe in your inventory. Okej, nic tu nie rozumiem. Coś się odpaliło na pewno. Skóry jakieś tu wiszą sobie. Kurde. Pierwszy lockpick, jaki chyba złamałem. Może drugi? W całej grze na razie? Same dobroci.
Jeszcze szczurów tutaj. A kysz. Dobroci są. Discipline of Magic. Lubię, lubię. Naprawdę lubię coś takiego. Jeżeli tutaj jest pełno dobroci, to ja jestem naprawdę na tak. Mallet, wooden plate, horseshoe, nie. The Skinner of Wild Magic. Eros Cellar. To już wygląda lekko creepy? Co jest tu? O! Pharmacist Workbench. Atrybuty. Combat Style. Equipment. Okej, okay, czyli tutaj jakieś... Dobra, to będzie na później. Chyba jakąś pułapkę właśnie odpaliłem. O, właśnie o tym mówię. Na szczęście zapisałem sobie, no, na wejściu, także tu jeszcze nie będę płakał. Musimy trochę bardziej pod nogi patrzeć. O, przepraszam was. Opla. Pięknie. Teraz już się może włączać. Ektoplazma. O, co tu? Grzybek. Sionis. Amfory nie chcę. Jakieś takie tutaj... puste butle to nie chcę. No elo. I had a chat with this Alfred. He seems to think that... yeah, I found what Zero tried to get rid of. He had a look. What about you? Did you find anything? Ooh. Byczku, czekaj chwilę, bo tutaj fajne rzeczy są. Dużo oczywiście blueprintów. Jakby grant memory point for talents. One memory point. Kurde, tych rzeczy się części jakby nie tyle, że pozbył, tylko gdzieś się pochował, bo zaraz nie będzie miejsca. Znaczy nie, no jeszcze mam sporo, bo ponad 200 widzę. Znaczy 200 mam równo. Drewienko. Idziemy, pyku? Chodź. No chodź. Wow, co tu się dzieje w ogóle? Nie działa. Byku, nie działa. Czekaj. A star people lock? I never heard of that before.